Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam was już w 19 odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. A witam się z wami w głębinach w Ashinie, a nie w... a nie w źródlanym pałacu, ponieważ odkryłem, że... tutaj się... to co nieco zmieniło. I nie chodzi mi tylko o to, że tu jest coś rozwalone. O, tam jakiś przedmiot w ogóle? No, dawaj, złap się. Żeby dojść do typa i się go pozbyć. Aj, to mi nie wyszło. No, dawaj. I cyk. No, prawie. Otóż dlatego, że... tu są rzeczy porozwalane. Ale jednocześnie, jak tutaj przeszłem się kawałek dalej, to tu, po pierwsze, są dość duże ślady krwi. Po drugie, jest tu koleś, z którym mogę pogadać i jestem ciekaw, co mi powie. Czekaj chwilę, czy tu... Nie! Tak! Kurde! O, dobra, na szczęście tykwę mi została. A właśnie, ulepszyłem sobie... protezę. Protezę też do złotego wichru. Ale ulepszyłem sobie też tego. No, umiejętność zdobyłem sobie nową. Tylko nie będę jej teraz testował na nim, bo tu mi się raczej nie przyda. No, cześć. A już widzę. Dobra, ta tykwa najpierw. Kurde, akurat. Cofaj. Na strach. Na życie. Przynajmniej zadaję mu więcej niż za pierwszym razem. No. Dawaj. Ty, a w sumie czekaj. Nie ognista dysza, tylko znowu ta. Włócznia. Dawaj mi znowu włócznie. O, właśnie. Na ten atak czekałem. Raz, dwa. I proszę bardzo, jak fajnie wyciągnięty. Jak mocno naruszyłem mu dzięki temu posturę. I to się jeszcze udało. Dość dużo ryzykowałem w tym momencie. Dobra, posturę. Dawaj, jest, zdążyłem. Dobra, i jeszcze jedna. No nie! Dobra, na szczęście to jest zwykła małpa. Gdzie są moje petardy? Dobra, petardę. Zwykłą na razie. Okej, dobra. Widzę, że ta atakuje głównie jako ten. To jest takim przydupasem tylko lekkim. Ale niestety to mógłbym próbować walczyć tylko z tą białą, no ale... Dobra. Tam widzę ataki takie same jak biały, kiedy jeszcze miał łeb. Ale na szczęście jest nie aż tak agresywny. Czy agresywne, bo nawet nie wiem jak to... Nie wiem, czy to jest on, czy ona. Czekaj, spróbuję zrobić... Świetnie, nie dość, że spudłowałem petardami, to jeszcze dałem się zabić. Żyj się jeszcze. No, petarda. Dobra.
Okej, mocna posturę weszło. No, atakuj. Gnio białe, biało mi chodzi, nie? Fuks! No, atakujesz czy nie? Dobra, to nie wyszło. Ten skacze. Ten przylazł. O dziwo wszedł blok. Dobra, ogłuszenie. Aj, nie udało się. Tylko nie daj się zabić tylko, nie? Już cofaj, 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 cofaj. Wypij. Dobra, nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. O, dobra, na szczęście nie atakowała. Dobra, to chyba jest podcięcie, mi się wydaje. Nie, 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 cofaj, 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 cofaj. Wydać się. Au, au, au. Dobra. Ale ten, bo to już jest. O, dobra. I jest. Dobra, zdjęty. Zdjęta. Zdjęty pomocnik. Żeby nie obrażać, żeby się ktoś do mnie nie czepiał. Dobra, nic przy sobie nie miał, no ale w sumie co miałby mieć? Dobrze. A w sumie, czekaj, wymień znowu to na włócznie. Mam cięcie śmiertelności ewentualne. Dobra, ty się drzyj. Jeszcze wlazłem trochę w strach, no ale dobra, nie użyła tego drugi raz z rzędu, więc... I co jest dobrze? Blok, czy blok, parada? Tu niestety nie było parady, ale mówi się trudno. No, dawaj. Okej, to było podcięcie. Dobrze. Znowu. Czemu on teraz jest łatwiejszy niż za pierwszym razem? Nie wiem, ja zadaję więcej obrażeń, czy już po prostu wyuczę się jego ataków? Po co otwieram pysk? Mówię coś, że jest łatwiejszy i co? I wywala mi kombo, które mimo iż... Co jest zabawne, bo wciskałem blok i mimo tego nie wykonałem go. Ani blok, ani dostałem obrażeń na posturę, ani dostałem tylko dostałem obrażenia centralnie w facjatę. O, dobrze. No. Raz, dwa. Nabita postura, bardzo ładnie. No. Jeszcze tak z dwa razy jesteś mój. Dobra. Zbić sobie posturę. Musiałeś skoczyć. O wow, ludzie mogą go kopnąć. I udało się. Dobra, czy to będzie to? Raz. Jeden cios, jeszcze jeden cios. Jest! Mam go! No, to wyciągamy. To widzę drugi raz. Znikniesz znowu? Egzekucja Shinobi. Wspomnienie, bezgłowa małpa. Bezgłowy małpi strażnik był ogromną bestią dręczoną przez moc nieumarłości. I koralik modlitewny. W ogóle dostałem koralik za tam wtedy za mniszkę. Czy... Nie, a teraz dwa koraliki dostałem! Co jest? Ty, ale on się jeszcze rusza. O, mogę go dobić. I zerwać nieśmiertelność. Nieśmiertelność zerwana. Nice. O! Wszystkie techniki ninjutsu. Nadanie ninjutsu. Technika ninjutsu, która pozwala na zwiększenie zasięgu broni dzięki pokryciu ostrza krwią. Użycie wymaga symboli ducha. Aktywowana po śmiertelnym ciosie od tyłu. Wilk odkrył tę technikę, ścinając głowę wroga ostrzem śmiertelności. Przelana krew utworzyła przeklęty miecz. Choć broń ta przypomina ostrze śmiertelności, nie da się nią zabijać nieumarłych. Wow. Ej, zarąbiście. I udało mi się nie zginąć na tej małpie. Nadanie ninjutsu. Ej, ale jestem ciekaw, jak to wygląda.
Ile? 7 symboli ducha. Wow. Dobra. Dobra. Tu i tu. I ostatnio może to posążek. Okej. Okay. Myślę, że za chwilę zabierę się za dalszą eksplorację tego. No, źródlanego pałacu. Tylko chcę jeszcze zobaczyć, jak wygląda to ostrze. Tylko tu muszę mieć cięcie od tyłu najpierw. Czyli tak, przydałoby się... O, może się uda? Dobra, udało się, ale może na którymś z tych niższych? Tamten mnie widzi, super. No i ten niestety też. Dobra, nie. Bo ten ma shotguna, tamten ma moździerz. No to tamten jest groźniejszy. No dobra, nie do końca to chciałem zrobić, ale... A nie, ten też ma moździerz. Aj, dobra, bo chcę mu nabić posturę, nie? No. Dawaj, jeden cios. No zaatakuj mnie. Jak ja cię zaatakuję, to cię zabiję wtedy. Dobra, jednak nie jeden. Przeskok. Okej. Okay. Jak to wygląda? Ładnie! No. Normalnie jest ten. Zasięg ataku jak ostrza. Nie no, wygląda kozacko. A czekaj, a jak to wy... Czy to się nakłada też na TT? Na przykład na eteryczne przejście? Tak! Wow, no to może... Okej, okay, no. Nie zauważyłem, ile to trwa, ale tak... Plus minus chyba 30 sekund. Ale kurde... Nie dość, że wygląda kozacko, to jeszcze... nakłada się na efekty pozostałych tych... Tych. No sztuk walki. No poza ostrzem śmiertelności oczywiście. Dobra, no to tak. Po pierwsze wzmocni cechy fizyczne. Szósty naszyjnik modlitewny. Pareczniki same znajdują swoich przywódców i często zmieniają imiona na znak lojalności. Przywódcy są nazywani długorękimi, bo używają do walki ogromnych szponów. Nie mam bladego pojęcia, jakim prawem to miałoby zostać, by znaleźć zrobione przed spotkaniem jednego i drugiego parecznika. No chyba, że ewentualnie to by miało być na walkę po jakimś pareczniku, nie? Wtedy miałoby to jakiś sens. Dobra. I zwiększ siłę ataku, spełnił bez głowy małpę. Małpi strażnik dzielił niegdyś leże z samicą. Jednak tylko on został zarobaczony, a jego wybranka zmarła. Teraz nawet kwiaty ofiarowane na jej cześć zamieniły się w pył. No, niestety, co mogę rzec. Ale dobra, podróż, źródlany pałac i kwiatowa arena. To jest ostatni posążek rzeźbiarza, jaki udało mi się znaleźć w źródlany, bo to chyba jeszcze nie jest... Zobaczmy pytanie, bo to jest źródlany pałac, ale czy to już jest boska kraina? Jezus! Jeny! Ty durny karpiu! Jak mnie wystraszył, skubaniec! Dobra, cóż tu jest? Dwóch typa. Łucznik. Dobra, nie było damage'a przynajmniej. Łucznik. Ale skąd w ogóle tutaj są? Przecież rzeźbiarz na pewno tu nie do... Okej, okay, małe cięcie. No, myślałem, że będzie ten, że ten karp za chwilę mnie dziabnie jak ten wąż w zatopionej dolinie, ale na szczęście nie. Dodatkowo... Okej, dobra, czyli te pieluny tak znikną, tu się walą tak z powietrza, ale on cały czas strzela, ale blokuje mnie ta, czyli tutaj mogę na spokojnie przeeksplorować dno.
nie obawiając się nagłego pioruna w klatę. Jak na zawołanie ten piorun się tu pojawił. Dobra. Na górę, na górę, na górę! Wypływaj mi stąd! Już, 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 już! Wypływaj! Wypływaj! Łap się, łap się, łap! No mówię, łap się! Czegokolwiek. By stąd wyjść. No, już, już! Jak mnie musnął! Widzieliście to? Typ dosłownie musnął mi tym piorunem ucho. Dobra, czas wykorzystać nową sztukę ninjitsu. Kurde, ale żeby nie zmarnować teraz punktów, co jest? I ten jakiś gość we mnie rzuca kamieniem. No, mówiłem coś o niezmarnowaniu. No kurde! Mówiłem o niezmarnowaniu sztuki i co? No i oczywiście zdążyła się już... się cast time skończył. Czy cast time? No skończyło się już po prostu. 7 symboli ducha poszło w cholerę. Gościu rzuca w niej kamieniem, który wygląda jak kulę do kręgi. Interesujące. I to bardzo. Tutaj ile? Tutaj dwaj kolejni. Dobra, widzę, że eteryczne przejście jest na nich dobre. A w sumie właśnie, jak już tu jestem, to wam pokażę tą drugą, tą właśnie te... Bo to się nazywało wewnętrzna siła? Chyba? To jest sztuka walka shinobi. Żywa siła! No! Jezu! Dobra, to są łucznicy na szczęście. Dobra. Do łucznika, do łucznika, do łucznika! Bo on zejdzie w miarę szybko. Jak to wygląda z tobą? No, ten niestety blokuje. Kurde, szkoda, że nie do mi... Bo jestem ciekaw, na nich by wyglądała ta egzekucja w powietrzu. Czy egzekucja, no ten śmiertelny cios. Tylko chwilowo nie jestem w stanie tego nabić. Albo jestem, tylko ja po prostu źle to robię i nie potrafię tego do końca wykorzystać. No, co jest? Co tym razem? Znowu te pieski. Jeden symbol ducha trochę poszedł w powietrze. Okej, ale tu mogę go, widzę, odzyskać. Okej, jeden. Super. Wzajemne dziabnięcie, ciekawe. Dobra, dysza ogniowa. Kurde, dźgnięcie, po co ja podskakuję? Dobra, to był fuks, bo minimalnie już ziemi dotykałem. To jest podcięcie. Masz podskoczyć, baran. Dobra, to... To są zwykli, na szczęście. Jezus! Skąd on się tu wziął? O, jest! Udało się! Okej. Okay. Ej, ale fajnie to wyglądało. Jezus. Dobra, nie atakują. Dobra, czyli ja też muszę podskoczyć do niego, bo on był osłabiony, tamten w poprzednim ciągu także. Aj. Jest unik, 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 unik. Dobra, słuchajcie na łogień! I płonący miecz! Ja dostałem właśnie kosę pod żebro. Ale wstaję i tnę was dalej. No i akurat przestało działać, no kurde. O, i punkt umiejętności. No dawaj. No dawaj.
No to mi nie wyszło. A to nie wiem, co to było? Dźgnięcie? W sensie pchnięcie, czy co? Nawet nie jestem pewien. Jestem out. Kurde, prawie. Odcięcia to są. Dobra, granulka, żeby nie marnować tykwy. No, Kiri nie zajarzyło. Teraz na szczęście już zajarzyło. I znowu gościu z kulami do kręgli. No, jeszcze. Dobrze. Co, ale spory ma kolej zasięg. Co jest? A, ty. No nie! Spaliłem go, ale nie chciałem używać dyszy ogniowej. Kurde, ale jeszcze mi się nie odładowało ten... wskrzeszenie. Czekaj, bo on jeszcze nie jest... A propos, jeszcze nie jest. No to już jest świadom mojej obecności tutaj. Dobra, tykwa. I ty najpierw. Jezu, daj się zabić! No. Fajnie, żebym miał gardę. Raz, dwa. Dobra, to nie wyszło. To też nie wyszło. No ale dobra. Jeszcze nie? Dobra, granulka. I na górę, proszę. Tutaj był kiedyś most. Z naciskiem na był. Dobra, to teraz pytanie. Tam? Znaczy, no, tam nie przejdę, no, ale pewnie będę jakoś musiał. Bo tam jest przedmiot do wzięcia. Bo nawet się nie mam czego chwycić po drugiej stronie, więc Linka mi tu nie pomoże. No, tutaj też było, widzę, przejście. Też zostało rozwalone. W ogóle tam jest przedmiot. Dobra, najpierw na dół. Bo tu mogę się cofnąć. No, ja mam chyba węgorza. Nie jest to zły przedmiot, nie? Na przeciwniku, którzy walą tu błyskawicami, to jest dość... Czy dość, wręcz must use mi się wydaje. Ale tak średnio przydatny, jeśli chodzi o ogólne wykorzystanie. O, świetnie, więcej psów. Jeszcze więcej psów. Dobra. Zdjęty. 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 Tego nie będę miał w zasięgu, niestety. Dobra, będę się tak wrócić. Chyba tak. Dobra. No nie, co to było? Przez chwilę miałem tu wskaźnik minibossa. A boże, to jest... Pies mi coś zostawił? Cenną przynętę. Okej. No, i co? Dobra, wskoczyłem. Ale co tam? Nawet nie zauważyłem. No, znowu! O nie! Kurde! To jest wojownik Shichimen. Ej! Ej, ty! Czekaj chwilę! Czekaj, bo mam ten. Mam parasol Feniksa. Mam też boskie konfetti. Bo wykupiłem sobie go troszkę. To mi się nie przyda. Boskie konfetti jest tutaj. Mam to, no ale to mnie będzie chroniło przed strachem. Okej. Myślę... No, chciałbym spróbować go rozwalić teraz, nie? Tylko teraz pytanie... Czy udałoby mi się mu skoczyć na łeb? Okej, jest namierzony. No, już parasol na wszelki. Go. Uda się? Udało się! Dobra. To już konfetti. Gdzie on? Tam?
A, po drugiej stronie się pojawił. No, dawaj. Kurde! Minimalnie czasu zabrakło! No, dawaj, wskrzeszaj się. Czy to mi... Ja sobie chyba robię, że to mi anu... Że... O, świetnie, jeszcze psów mi tu brakuje. Czekaj, no... Parasol! Ty se chyba żarty stroisz! Skąd tu te durne psy?! God damn it! Ja mogłem tego gościa rozwalić na spokojnie. Dobra. Oleję teraz tych wszystkich, bo nie mam ochoty znowu z nich walczyć. Jezus Maria, pół godziny prawie minęło, a ja jestem... w dupie, mówiąc krótko. Ledwo co tu zrobiłem. Co to jest ten? O, ja go mogę tak po prostu dziabnąć w powietrzu! Dawaj! Ej, nice! Tego nie wiedziałem! A tamtych też, jak podskoczą? Bo jak tak, to będzie po prostu... To mega mi teraz walki przyspieszy. Jak mo... Jeśli każdy tak się będzie odsłaniał... No dawaj, weź podskocz. Nie, na tego nie działa. Kurde. A nie, działa! Dobra! Po prostu musi wystarczająco wysoko podskoczyć. Ej, no baj... Ej, zarąbiście. Dobra, to może zdążę jeszcze coś tu zrobić. Dobra, olać tych. Tego wojownika Shichimen na razie też. Bo dopóki się tych durnych psów nie pozbędę, to nie ma co z nim walczyć. Bo ja mogłem go pokonać, gdyby mi te psy nie wskoczyły na plecy. Tu, no oczywiście zamknięte. Ej, tu są symbole ducha. Tu koleś, tam jest czysto. Dobra. O, dwóch kolesi, spoko. No. O nie! Dobra, tu są psy. Na szczęście tylko psy. Trzy shurikeny i po psach. Zostawił mi coś? Nie. Jeden. Drugi. To też. One mi chyba tą przynętę zostawiają. Dobra, jeszcze raz. Na górę. Tu się mogę? Odliczać ściany? Nie, nie mogę. Niestety tutaj nie ma dziury. Powiedzmy, no w tamtym miejscu, w suficie. Czemu w ogóle daje pasek tego wojownika Shichimen, jak on nawet nie wie, że ja tu jestem? Dobra, pod... Podka. Widzę, że unik też wystarczy. Okej. No i teraz ty. No chodź. Kurde. No dawaj, jeszcze raz. Dobra, to nie było to. To już było to. A dobra już. Postura. Nabita. Tu. Coś. Ciekawe co w tym jest. Nie mogę tego zniszczyć nawet. Jest tu coś? Nie. A to chyba taka możliwość, żeby im wejść na plecy. Nie, tam jest posążek! Okej, okay, dobra. To teraz w takim razie wymieniam. Nie lalkarz, tylko krwawy dym. Okej, okay, dobra, to też wymienię. Tylko pytanie na co? Na włócznie? Może?
ten nie zauważy, ale jak pójdę wystarczająco szybko, to mogę tych czterech załatwić, albo przynajmniej dwóch, może trzech, załatwić po cichu. O, dobra, może nie zauważy. I... dym. Jeden. No, nie popisałem się. Piorun! Dobra, wszyscy dostali. No akurat tak wysoko, żebym go zabił ciosem w powietrzu. No, nie do końca o to mi chodziło, ale podziałało. Bo tam jakiś inny jest ten, widzicie? Ten walczy, ten ma takie niebieskie, ma takie fioletowe. A, bo fioletowi mogą pioruny! Dobra, czy takie... taki sygnał ostrzegawczy. Czyli fioletowy może przyzwać sobie piorun na ostrze. Ej, tu jest gdzieś... no nie, tu jest gdzieś łucznik. Gdzie? No tam! Ja mu jeszcze idealnie pod celownik wlazłem. Dobra, dokończyć tego. Może nie zginąć przy tym. Dobra. Leczenie. Dobra, nie. Dwóch tu jest, świetnie. Dobra. Ja się schowam. Nie schowam. Przejdę tutaj. No, łucznik, łucznik, łucznik. Dobrze, darmowe leczenie. A ty se... chyba... zabiłem? Teraz tak. I... o! I dwóch naraz! Dzięki za błyskawice. Ej, długo go... ej, jak długo go to telepało? Uuu! Sacze... sake smoke całkowita! Ej, zarąbiście! Super! A miałem jeszcze tą wodę zanieść do tego gościa w Mibu. Kurde. Dobra, ale to za... to... w sumie... ty, czy to... to jest ten... wielka sakura! O, ej, ładne drzewo, ładne, ładne drzewko, nie powiem. Czy to jest ten koleś? Shizu, przywódca klanu Oka... Okami! Pierun! Ej, co jest? Czemu to... od kogo ja dostałem? Jest! Stary, no, lepiej być nie mogło. Koralik modlitewny, praktycznie za nic, z was i po prostu, muah, najszybsza walka z minibossem. A teraz ktoś mnie ustrzelił przed chwilą. Łucznik to jakiś jest w pobliżu? Tam coś jest. Tam też coś jest. Nie! Uff, pytanie co? I czy jestem w stanie jakoś się... psy. Cholerne psy. Dobrze, one padają na jeden shuriken. No, jeszcze więcej psów. O, to są w ogóle chyba te, co mi do przybiegły do tego wojownika Shichimen, jeśli dobrze kojarzę. No, te mnie zauważyły i mi zniszczyły walkę. O, tam jest jakiś duży. Ale nie widzę nic, czy mógłbym się, do czego mógłbym się chwycić. Dobra, ale mam tutaj posążek, więc póki co, bo on powinien mi się teraz zaliczyć jako... nie to, tylko ekwip... nie, dobytek i to... kurde, tu i tu. Jako ostatnio używany, więc przejdę tutaj. Przeniosę się do niego i dzięki niemu przeniosę się do wsi Mibu i dam tą... Oni są oczywiście zregenerowani, ale tamten gościu nie jest. Także bardzo ładnie. Dobra, podróż. Jeszcze tak na koniec. Głębiny, wejście. A w sumie do wejścia, bo sąd będzie bliżej. Dobra. Tylko teraz pytanie. Bo ja w sumie nie bardzo wiem, co się stanie, jak ja mu to dam. Dobra, po pierwsze muszę ich wszystkich stąd się wziąć i pozbyć.
tego w pierwszej kolejności. Tych mogę zaszurikenić na śmierć. Oni chyba nie powinni tutaj nigdzie wstać. Teraz tak, tutaj było wejście pod spodem. Użyj. Dobra. Gdzie on... Po co jeszcze skradam dalej? I on jest tutaj. A, dobra, musiałem dwa razy pogadać. No, daj. Super! Ten jak się rzucił na tę wodę! Dobra, ale... Teraz jakby... Co? Dałem mu wodę, ale to chyba nie wszystko, nie? Dobra... Jestem ciekaw, co się stanie, jak się teraz cofnę do posążka i tu wrócę. Ale fajnie, mam dwie okowity. Czyli chyba w grze jest tak idealnie, po trzy sztuki każdej sake, żeby dać zarówno zarówno Emmie i Shinowi, jak i rzeźbiarzowi i wysłuchać od każdego opowieści. Dobra, nie, odpoczynek. Cyk. I szybka cofka, tak na koniec odcinka, żeby zobaczyć, co tam takiego się stało. Ale w ogóle, dlaczego to jest tak dziwnie przetłumaczone? Bo on mówi Citizens of the Palace. Czyli jakby, że ta woda, czy cokolwiek, co oni tutaj w sumie robili, miałoby im pomóc stać się mieszkańcami, czy bywalcami tamtego pałacu źródlanego. A czemu to jest przetłumaczone jako miastowi? Oho, siema. Dobra, ale ten ma inny strój. To też mi się trafił jeden taki. Jak eksplorowałem. A, dobra, czyli ten po prostu. Ale szybko ta przemiana przeleciała. I łuska karpia skarbów. 5 łusek karpia skarbów! What?! Łusek, tak totalnie za nic. Wow. Smocza kowita i 5 łusek karpia skarbów. Totalnie za nic dostałem od tego typa. Jakby, nie, wow. Ja jestem obecnie w szoku, nie? No nie. O, dobra. Na szczęście nie padłem. Ale dobra. Ile już ich mam tak w ogóle? 9. Tylko właśnie, ja już u tego Hanunagiego, czy nie, Hirunagi, on się Hirunaga chyba się nazywał. Ja już u niego wszystko wykupiłem, no to na co mi te łuski jeszcze są potrzebne? Dobra, ale never mind. Ja w takim bądź razie lecę z powrotem do źródlanego pałacu, aby się, no, wydaje mi się, że najpierw podekspić, nie? Bo mam dobrą miejscówkę, kilka kółek, no i będę miał wystarczająco punktów. Może w następnym odcinku uda mi się wam już pokazać działanie, na przykład... Nie wiem, no może... Tej umiejętności?
bo do tej nie mogę, bo muszę mieć najpierw cokolwiek jest tutaj w Sempo, nie? Ja tego na razie jeszcze nie... Jak to zdobyłem, tak tego nawet nie tknąłem. No ale dobra. W sumie teraz pytanie, czy najpierw wzmocnić sobie dobycie śmiertelności, czy zrobić sobie przejście wirujące chmury? No to jest, nie powiem, to jest tańsze, więc pewnie pójdzie szybciej. Nie wiem. No ale teraz na przykład co? Mam ile? 3, 6, 8 na razie tylko na symbole ducha i 3 punkty tutaj, żeby mieć, żeby jeszcze ciężej było mnie usłyszeć, czytaj do skradania. I wtedy bym miał 2 sztuki protezy i shinobi na full. Sztuki ashiny już mam pełne, potem sztuki świątynne i sztuki mushin. No, kto wie, może uda mi się za pierwszym podejściem wszystko odblokować. No ale nic to. Ja póki co lecę do źródlanego pałacu, dokładnie w to miejsce i lecę się farmić. A z wami żegnam się, moi drodzy. A, w sumie poczekaj. O, jest źródlany pałac. W ogóle to było wcześniej zakryte, jakby mgłą na tej mapie. Dobra, ja lecę do źródlanego pałacu i się ekspię. A z wami widzę się w kolejnym odcinku. Także miło było i do zobaczenia. Cześć.